Panowie, co to taka forma relaksu? Jakiego relaksu? Pracujemy ciężko. Czego szukacie? Dawnego białego stoku. Dawny Białystok. Co wy wiecie o dawnym białym stoku? Mogę z wami? No to podaję. Hej. No to dawaj. Podaj. Dawaj. Dobra. Ja moim żydowskim okiem widzę, że jeden kieliszek śledzika panom oddechu nie zepsuje. Zapraszam do rekina. Moment na schodach, a ja zaraz wracam. Coś jednak jest jeszcze w tym Białymstoku. Zostało z dawnego. Rekin. Dawnych czasów. Rekin. Żyd? Pejsy? Rekin. Chodź posiedzimy. Coraz dziwniej. Coraz dziwniej. Posiedzimy trochę, bo... Wybraliśmy się tu szukać klimatu, zapachu. Smaków nie ma. Co? Ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Tu jest. Tam dalej szła, pamiętasz, śledziowa i się szło na rybny rynek. A to stąd ten facet z pysami i z rekinem, który ma najlepsze ryby i śledzie. Była piękna hala na rynku rybnym. To tam bardziej wlewo. No tam gdzie dzisiaj ten ONZ tak zwany stoi. A tam były też wystawy robione. Przemysłowo-handlowe. Tak? Nie, to tak, chyba nie. Nie. No może. No, ona nie może. No. Ale tutaj było życie. Tutaj był cały handel. Tu były te sklepiki. Ten jeden rynek sienny. Był stary na bojarach. Świński na niego mówili, bo tam handlowano mięsem. Zresztą do tego potem w 26 roku halę postawiono specjalnie, żeby ona była mięsna, do mięsa, żeby mięso skumulować. No, ale popatrz, tutaj w ogóle w tej chwili to tylko zostały nam wspomnienia, ale ten nasz kochany starozakonny coś wspominał o śledziu w rekinie. Idziemy na śledzika do rekina. Idziemy do rekina. Taki jest. Rekin. My śledzia chcieli. Śledzie w rekinie. Gdzie? Najlepsze. O, a tu. A wejdą i zobaczą. Same dobre byczki jak trzeba. I teraz, no tylko spojrzeć, a ślina ścieknie. Śledź bez głowy, śledź admirał, śledź marynowany, śledź po grecku, po chojnicku, śledź śmietanie, śledź wiejski, tradycyjny, śledź w cebulce, z pieczarkami, skandynawski, norweski. No wybierać można jak chcesz. Kiedyś wspominając, były śledzie. Och, co to były za śledzie? Co to były za śledzie? Ale faktycznie czujemy się jak w dawnym Białymstoku, na ulicy Śledziowej, na rynku rybnym, gdzieś u Żyda na straganie z beczką śledzi. Z dziesięcioma beczkami! Dziesięcioma beczkami. Śledzie pewnie jakieś tam holenderskie, bałtyckie, jakie tam jeszcze przyszły? Cała Europa była. Cała Europa była. Smalcówki, uliki. Skąd ta kariera śledzia? To była ryba morska, która dawała się łatwo zasolić, łatwo konserwować, łatwa w transporcie była w beczkach i była stosunkowo tania. Ta ryba była dostępna przez cały sezon. Można ją było przechowywać. Tak, dlatego to było, jeśli chodzi o pokarm ryb, pytania, pamiętajmy, ile mieliśmy postów. Trzeba było coś jeść. Wtedy ryba była doskonałym zamiennikiem. Bogaci szukali jesiotra, szczupaka, sandacza. Biedni jedli śledzika. A w domu słyszałeś o czymś takim jak
taki chłodnik ze śledzia. Chłodnik? Śledzia? No tak, z mleczem. Białostockie, no sam sprzedawałem te śledzie. No, z mleczem, z ikrą i do tego szczypiorek, jeszcze śmietana, woda i kawałki śledzia. I ziemniaczki ugotowane, posypane koperkiem. Haha, jakie jadło. Idziemy na tego śledzia. No to ja i mówił. To zapraszam do mnie na śledzia. Idziemy.